Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu znasz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Znajdujemy się nad Piastowem z mgiełką. Właściwie to nie wiadomo z czym, to jest już taka chmura, mgła. No ostatnio tak wyglądał weekend, właściwie tak wyglądała sobota, bo w niedzielę to padał deszcz tylko i wyłącznie. No i tutaj jesteśmy nad wiaduktem, który właśnie w tym miejscu powstaje. No i dalej jak polecimy, zobaczycie tam na krańcu ekranu, że tam jest wiadukt w Pruszkowie. No i na tym pośrodku pomiędzy jednym i drugim wiaduktem, pomiędzy wiaduktem w Pruszkowie i pomiędzy wiaduktem w Piastowie, powstaje nowy wiadukt tutaj na granicy tych obydwu miejsc. Dosłownie na granicy, jak zobaczycie na mapie, to jest granica Piastowa i Pruszkowa w tym miejscu, przecina się w różnych miejscach, chociaż oczywiście bardziej Pruszków na tym zyska. Co nie zmienia faktu, że wiadukt ten powstaje. I choć spektakularnych bajerów w dzisiejszym filmie nie zobaczycie, no bo dźwigarów już nie będziemy podnosić ponownie, bo są na miejscu, to nie zmienia faktu, że tutaj krok po kroku ta inwestycja zmierza ku końcowi. Nie będę mówić, ale możliwe, że jak przyjdę tutaj ponownie za 2 miesiące, to już będziemy bliscy ukończenia tej całej inwestycji. Choć pierwotnie termin, to chyba nie muszę mówić, kilkukrotnie był już przekładany, opóźniony i długo się nic nie działo. Mieszkańcy się zastanawiali, czy ta budowa w ogóle kilkukrotnie ruszy, po tym jak został tutaj zlikwidowany przejazd kolejowy już jakiś ładny czas temu, no to w końcu ruszyła i faktycznie wiadukt powstaje i to taki trochę bardziej bajrancki bym powiedział, no bo jest faktycznie na pylonach, więc taki podwieszany. Sam wiadukt będzie takim typowym wiaduktem, jeżeli znacie z ostatnich czasów, co realizuje PKP. Czyli po pierwsze, będzie część dla samochodów po jednym pasie w każdym kierunku, będzie też część pieszo-rowerowa, będą windy i będą schody po jednej i drugiej stronie. Co ważne, tutaj też musi być całkowicie przebudowany układ drogowy w okolicy, bo tutaj, jakby to powiedzieć, kiedyś był owszem przejazd kolejowy, ale to już miał jakiś ładny czas temu i układ drogowy musiał być całkowicie przebudowany, no bo tutaj po prostu nie było tego przejazdu w ostatnim czasie, więc trzeba było przygotować i zrealizować miejsce pod to wszystko. Dlatego powstało właśnie tamte rondo, powstaje też nowa droga w kierunku Pruszka, która jest realizowana w ramach osobnej inwestycji. No i tutaj nad tymi 5 torami, które są tylko i wyłącznie 4 użytkowane, powstał nowy wiadukt, następnie kolejna ulica, która jest tutaj zamknięta i wyjazd w kierunku Jerozolimskich, z tym, że no tamten wyjazd, no to tak, wiecie, no w teorii jest, ale w praktyce, jak za chwilę zobaczycie z ujęcia z góry, no to ta ulica nie jest w najlepszym stanie, więc też by się przydało ją przebudować i głównie przebudować skrzyżowanie z Jerozolimskimi, bo jak już mówiłem w poprzednim filmie, no i nawet jeżeli ukończą tą inwestycję, to nie zmienia faktu, że tam po prostu nie będzie wjazdu na ten wiadukt od Jerozolimskich, bo po prostu nie ma tam takiego zjazdu ze skrzyżowania. Dobrze, zacznijmy sobie z bliska, jak to faktycznie tutaj powstaje. Z tej strony możemy zobaczyć, że już całkowicie wszystkie haki są zamontowane na swoim miejscu, cała rozporność, no mniej więcej tam już są jakieś podpory techniczne, natomiast mniej więcej już prawie cała rozporność jest za pomocą właśnie podpór, które są tutaj zamontowane i dźwigarów, no i oczywiście właśnie wieszaków. Możemy tutaj zobaczyć, że ulica na dole jest oczywiście cały czas zamknięta, ale klatki schodowe powstają po jednej, po drugiej stronie, jeżeli chodzi o tory. To znaczy tylko wyłącznie jako przestrzeń techniczna, natomiast faktycznie tutaj można już po niej wchodzić, jeżeli chodzi o pracowników budowy. Ekrany akustyczne są rozcięte, no bo tam faktycznie stoi ta podpora tymczasowa. No i tu od góry możemy zobaczyć, że już widać dokładnie podział, gdzie będą jeździć samochody, a gdzie będzie przestrzeń ta dla pieszych i rowerzystów. Też przy okazji widać, że po jednej stronie będzie można chodzić i jeździć, po drugiej stronie będzie mały tylko i wyłącznie techniczny chodniczek. No i tutaj właśnie będzie to całkowicie zabetonowana ta przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, a na drugiej części będzie asfalt. I tutaj też przy okazji to jest jeden z moich aspektów, w którym się nie zgadzam z tym, jak to jest, są te realizowane te inwestycje właśnie wiaduktowe, że jak jest ta przestrzeń dla pieszych rowerzystów, czy jest droga rowerowa osobno, to według mnie to powinno też być to w ramach asfaltu, a nie w ramach tej części betonowej, która bardzo szybko się faluje, jak mamy na przykład na trasie nowolazurowej i później się bardzo kiepsko jedzie po tych wszystkich drogach rowerowych, podskakuje i właściwie z żadnej przyjemności z tej jazdy nie ma. No, niestety tak to jest jak aktualnie realizowane w ostatnim czasie, natomiast taki aspekt chciałem powiedzieć, żebyście wiedzieli, że takie te inwestycje, choć ładnie wyglądają i wszystko jest zapewnione, to nie oznacza, że wszyscy są zadowoleni i będzie idealnie, wygodnie dla wszystkich. Tymczasem w tym miejscu powstaje zupełnie nowe rondo, którego tutaj wcześniej nie było, bo przejazd ulicą
Był po prostu w innym miejscu, tutaj nie było ulicy wcześniej w ogóle. Stąd będzie zjazd w kierunku Piastowa i ten zjazd już jest mniej więcej całkowicie gotowy, z tym, że ten asfalt, który tutaj widzicie, to nie jest oczywiście jeszcze ostatnia warstwa asfaltu, natomiast faktycznie samochody już tutaj jeżdżą, jak byłem, to miałem okazję zobaczyć, nie jeden, a kilkanaście samochodów jechały tutaj, wybił kółeczko albo po prostu szukały dziury w płocie, żeby wyjechać. Natomiast tutaj właśnie dziurę w płocie można było w teorii zobaczyć, bo tutaj jadąc prosto przez dosyć dużo skrzyżowań, dużą ilość nowej drogi, możemy zobaczyć, że dojedziemy do Pruszkowa. No chociaż jest taka mgła, że raczej tego Pruszkowa to nie zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że tutaj widać, że faktycznie trasy postępują do przodu. Jestem już asfalt w niektórych miejscach, też tutaj powstaje droga rowerowa, chodnik, przystanki autobusowe z zatoczkami. No i to chodzi oczywiście o to, że tutaj po prostu stary przebieg ulicy jest całkowicie teraz pocięty, odcięty przez budowę i wiaduktu, i tej drogi, więc to po prostu musi być całkowicie powstać na nowo. Co ważne, to jest duży nowy fragment, który wyprostował tę ulicę. Miejmy nadzieję, że przez wyprostowanie nie oznacza to, że samochody będą jeździć szybciej. Natomiast na pewno dzięki temu będzie lepszy, szybszy dojazd, znaczy szybszy jeżeli chodzi o czas, a nie szybszy jeżeli chodzi o prędkość. To tak tylko doprecyzuję, żeby nie było, że mówię na początku tak, a później tak. No i tutaj się łączy ze starym przebiegiem ta ulica w tym miejscu. No i oczywiście wszystkie chodniki, ścieżki rowerowe, jakiekolwiek tutaj są, jeżeli mają z czym się połączyć, to się łączą. No i patrząc z drugiej strony możemy zobaczyć ten podział na tą część rowerowo-pieszą. Po lewej stronie, po prawej stronie jest chodnik, jest zatoczka na przystanek autobusowy. Nie mamy tutaj jeszcze jakkolwiek asfaltu, natomiast te dwie inwestycje raczej w podobnym czasie się skończą, no bo wiecie. To chętliwa by była, gdyby oddali do użytku nowy wiadukt, a tylko dojazd byłby od Piastowa, a nie Pruszkowa. Więc raczej to się wszystko zrealizuje. Też tutaj przez długi czas, jak tą inwestycję nagrywam, nie było nic wiadomo o tej przebudowie. Bo aktualny wiadukt, jak powstaje, całkowicie odcina możliwość wjazdu na stary przebieg ulicy, dlatego ta ulica musiała powstać właśnie w nowym przebiegu i jest teraz realizowana. Natomiast na początku, jak ta budowa powstawała, rozpoczynała się z budową, to tak było trochę cicho z tą przebudową tej części ulicy. No i tak mniej więcej wygląda ta cała inwestycja. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak patrzę na budowę, to sądzę, że za 2-3 miesiące to już raczej wszystko będzie gotowe. A może nawet i szybciej. Kto wie. Tymczasem pozdrawiam wszystkich patronów i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!